Panie ministrze, czy według pana Marcin Romanowski, był wiceminister sprawiedliwości, powinien stanąć przed prokuraturą, powinien stawić się, czy też nie, skoro pan prezydent uważa, że prokuratorem krajowym jest pan Barski? Panie redaktor, pan poseł ma swojego pełnomocnika i on jemu prowadzi sprawę, on jemu doradza, a jeżeli chodzi o prokuraturę krajową, to wydaje się tutaj, że wszystko jest zgodnie z prawem jasne. Bo Sąd Najwyższy, Izba Karna orzekła, że podstawa, na której nie dopuszczono do wypełniania obowiązków przez pana Dariusza Barskiego, nie istnieją. Tak, opinie, które... To znaczy, że orzekła? Było orzeczenie? Tak, orzeczenie było... Sądu Najwyższego. Nie, to była uchwała Sądu Najwyższego. No tak, uchwała, to jest orzeczenie. Uchwała jest orzeczeniem, to nie. Od razu pani powiem, jest orzeczeniem. To jest odpowiedź na zapytanie prawne. Tak, to jest orzeczenie. Uchwała jest orzeczeniem Sądu Najwyższego. Zadane przez sąd w tej sprawie. Panie ministrze, to jest odpowiedź prawna na pytanie zadane przez Sąd Rejonowy w Gdańsku. Tak jest. Jest to uchwała. Sami jest to sędziowie uchwała, mówią, jest, że jest która uchwała. Jest orzeczeniem, tak. Nie, orzeczenie to jest orzeczenie, a uchwała to jest uchwała. Jest to jednak pewna różnica. No nie jest różnica, bo to jest orzeczenie Sądu Najwyższego, które stwierdziło, że podstawa, na którą się opierał Bodnar, po prostu nie istnieje. Że zgodnie z przepisami prawa pan Dariusz Barski został przywrócony do prokuratury, w związku z powyższym dalej pełni funkcję prokuratora krajowego. Nie został odwołany przez pana prezydenta i co do tego nie powinno być żadnych wątpliwości. No dobrze, skoro pan prezydent nie odwołał, to znaczy, że prokurator Korneluk nie jest prokuratorem, tak? Oczywiście, że tak. Czyli pan Romanowski nie powinien stanąć przed prokuraturą, skoro przestępstwa, które mu się zarzuca, zostały sformułowane za czasów... Przez osobę nieuprawnioną. No właśnie, czyli nie powinien stanąć przed prokuraturą. Jeszcze raz powtórzę, tutaj o tym decyduje pan mecenas, adwokat pana Romanowskiego i z tego, co wiem, taki argument padł. Tak, ale czy w związku z tym, czy to jest słuszny argument? Panie redaktor, no albo przyjmiemy, że działamy zgodnie z przepisami prawa, albo uznamy, że działania niezgodne z przepisami prawa będziemy sankcjonować. No jeżeli ktoś, kto nie ma upoważnienia, nie jest prokuratorem krajowym, występuje i to ma za sobą mieć skutki prawne w stosunku do obywateli, no to jest pytanie adwokata i każdy adwokat będzie to wykorzystywał, będzie wskazywał, rozumiem, że ta osoba jest nieuprawniona, w związku z powyższym nie ma skutków prawnych takich rozumiem, czynności. Rozumiem, czyli nie ma skutków prawnych, czyli pan Szopa nie powinien być ścigany listem gończym, pan Michał K. To jest niestety wielki problem tej władzy, która doprowadziła do anarchii. Polski. Tak jest, która doprowadziła do anarchii w wymiarze sprawiedliwości. Te działania niezgodne z prawem skutkują tym, że nie tylko pan Szopa, nie tylko inne osoby, ale zwykli przestępcy mogą być w tej chwili wypuszczani, ponieważ złamano prawo i to w sposób drastyczny. Czyli rozumiem, że pan minister w imieniu pana prezydenta namawia przestępców? Nie namawiam przestępców, tylko mówię o skutkach działań tego rządu, że skutek tych działań, które doprowadzają w tej chwili do anarchii i do totalnego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Skutek może być taki, że będą wypuszczani przestępcy. Profesor Timmerman, i to jest który jest profesor, który jest promotorem pana Andrzeja Dudy, uważa, że pan prezydent nie ma racji, mówiąc o tym, że pan Barski jest prokuratorem krajowym. Wydaje mi się, panie że redaktor. Wiedza pana profesora Timmermana jest duża. To ja panu profesorowi Timmermanowi przeczytam po prostu ustawę, bo skoro jest takim autorytetem, a ustawy nie zna, a ustawa mówi wprost. Prokuratora krajowego oraz pozostałych zastępców prokuratura powołuje się po uzyskaniu opinii prezydenta Rzeczpospolitej, a odwołuje się za pisemną zgodą. Został odwołany za pisemną zgodą? No dobrze, nie został. Ale, czyli rozumiem... No i teraz autorytet mówi, dobrze, że on się z tym nie zgadza, a nie zna podstawowego zapisu dobrze, ustawy. No rozumiem, to o czym my rozmawiamy? Jaki to autorytet? Czyli pan Michał K. powinien wrócić do Polski i w ogóle nie przejmować się tym, a jak policja się będzie do niego dobijała, to powinien zastawić się jeżeli w tej sprawie występował drzwi. Korneluk, jeżeli w tej sprawie występował Korneluk, to takie mogą być skutki. No wiadomo, wie pan, kim jest pan Korneluk? Jest prokuratorem krajowym. Nie jest prokuratorem krajowym. No niestety został niewłaściwie powołany, bo... Niewłaściwie został powołany prokurator Barski. Nie, dlatego, że redaktor. Przepis, który go obowiązywał, już wtedy nie obowiązywał, no a powołał go wtedy Zbigniew Ziobro. Ale właśnie o tym, przepraszam, właśnie o tym było orzeczenie, czy jak pani chce, uchwała Sądu Najwyższego, która powiedziała, że niestety nie ma pan minister Bodnar racji, ponieważ
ci sędziowie orzekli, że te przepisy obowiązywały. Bardzo, i nie ma czegoś takiego, że w poniedziałek, Bodnar mówi, że zapytanie, zwraca się do pana prokuratora o występowanie, a we wtorek mówi, że zapytanie było do Izby Karnej, Izba Karna odpowiada i sprawa wraca dokąd? To do sądu, który zadał pytanie. Sądu Najwyższego, która ma moc obowiązującą. Nie. To Sąd Najwyższy określa te standardy i zasady. To wraca a nie do sędzia sądu. Rejonowy, nie to sąd wraca... rejonowy. Ale to sąd zadał pytanie. Ale jeszcze raz powtarzam. A kto zadał to pytanie? Sąd zadaje pytanie, to tak samo jak sąd zadaje pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, a Trybunał Konstytucyjny orzeka. I to już jest w tym momencie moc obowiązująca. To nie to, że sędzia Sądu Rejonowego będzie decydował. Dobrze, czyli rozumiem... Uchwała sądu zamyka temat. Czyli rozumiem, że pan Romanowski, któremu prokuratura stawia 11 zarzutów, w tym sprzeniewierzenie 112 milionów złotych. Nie sprzeniewierzył żadnych pieniędzy. Nie sprzeniewierzył żadnych pieniędzy i myślę, że przyjdzie czas na to, żeby jeszcze o tym rozmawiać. Naprawdę? Naprawdę? Tak pan uważa? A skąd pan, a czy pan zna dokumenty? Ja znam zasady funkcjonowania. A czy pan i nie słyszałem zarzutu, żeby on sprzeniewierzył te A słyszał te pan pana, który jest świadkiem i nagrywał pana Romanowskiego? Ja słuchałem akurat komisji sejmowej i powiem tak, że żenującego wystąpienia prokuratora to ja dawno nie słyszałem. Naprawdę. Rozumiem, dawno. Że pan Michał K., który był szefem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, też jest czysty jak łza, też nie sprzeniewierzył żadnych pieniędzy. Wie pani co, jeżeli tak rozmawiamy, to ja pani powiem tak, jest czysty, tak samo jak wszyscy, dopóki nie zostaną skazani, bo w Polsce jest takie elementarne ale zasada, że mieć... dopóki nie został ja ktoś skazany, dopóki to tak. jest niewinny. Ale jak są zarzuty? W tych kategoriach... Pani redaktor, dzisiaj tak łatwo się zarzutami w stosunku przez prokuratorów, którzy wcześniej popełniali straszne czyny, a dzisiaj brylują w mediach. Przypomnę panią prokurator, która doprowadziła do tego, że opozycjonistę wydano Białorusi, a ona dzisiaj króluje w mediach. No tacy są wspaniali ci prokuratorzy. Pan, ja przypomnę, no, rewelacyjny poziom dzisiaj pana, reprezentują, ja że wsadzają, próbują aresztować posła, który ma immunitet, który potem jeden sąd, drugi sąd mówi, że rzeczywiście, że był immunitet. No tacy geniusze są teraz prokuratorzy i szafują zarzutami chciałam na lewo i na prawo. Że tak jak nawet w przypadku czasów, pana Janusza Palikota. Za nawet. Czasów pana Zbigniewa Ziobry, nie wiem czy pamięta co robiono z ludźmi, jak ich niszczono. Pamięta pan czy nie pamięta pan na przykład? To ja byli fantastyczni wielkie, prokuratorzy. Nie, ja mam wielkie zarzuty do prokuratury generalnej. Pamięta pan prokuratora, który trzymał dokumenty w garażu? Pamięta pan takiego prokuratora czy nie? To się okaże, bo słyszałem, że ma zarzuty mieć, więc się okaże, czy miał w garażu, czy nie miał, czy no, miał był prawo, w garażu, bo kierowca powiedział, że nie może skorzystać z garażu, bo tam jest tyle tych dokumentów, że nie wiem, pani, a były dokumenty z prokuratury. Przyjmijmy jeszcze raz zasadę, że dopóki sąd się w tych sprawach nie wypowie, więc nie szafujmy tutaj takimi stwierdzeniami, ale czy ktoś, czy nie ktoś. Ale właściwie ten pan mógł sobie trzymać w garażu, skoro teraz ta prokuratura będzie sprawdzała, co trzymał w garażu, więc mógł sobie wszystko jedno, co trzymać, prawda? Bo ta prokuratura jest pod wodzą pana Korneluka, a pan Korneluk nie jest prawdziwym prokuratorem. No i to jest tak? problem obecnej władzy. Czyli mógłby sobie tam trzymać wszystko? No jeżeli osoby, które nie mają tytułów, nie pełnią urzędu, nie mają tytułu prawnego, no jeżeli prokurator krajowy mówi, że on ma dekret od premiera, ja czytam ustawę, a w ustawie jest napisane, jakie są warunki, żeby być, i on mówi, że on jest prokuratorem krajowym. No właśnie, co z tym zrobić? No, ale co z tym zrobić? No, pani redaktor, przywrócić praworządność. Ale jak? W ten sposób, że jest prokurator krajowy, niech zacznie funkcjonować, niech koalicja... Czy stawię, żeby pan się nie, dam radę. Niech koalicja przestrzega prawa. No to jest najprostsza recepta.